Karola, powiedz mi, kiedy w końcu zobaczę u Ciebie jakiś modowy film na kanale? Jestem. Cześć moi kochani, przychodzę dzisiaj do Was z nowym filmem i będzie to właśnie modowy film, fashion haul. To są rzeczy, które kupiłam w... Nie mogę powiedzieć w ostatnim czasie, bo są też takie, które kupiłam na przykład w lutym, ale jeszcze ich Wam nie pokazywałam, więc stwierdziłam, że to będzie taka fajna okazja, żeby pokazać, co pojawiło się nowego w mojej szafie, co sobie zamówiłam na przykład na stronie Zary i tak dalej. Lećmy. Zacznijmy od przepięknej sukienki, która jest w kolorze takiej mocnej pomarańczy, trochę wpadającej we fluo. I słuchajcie, to jest surdut. Ona jest tak zapisana właśnie na stronie Zary, natomiast jest to sukienka, która jest teoretycznie, mogłabym rzec, bardzo cienkim płaszczem. I właśnie w takim kroju płaszcza nosimy ją na sobie. Dla jednych może być rzeczą, w której będzie Wam za gorąco, dla innych rzeczą, która będzie taka fajna, modowa i dacie radę. No mi się strasznie spodobała. I powiem Wam, że jak zobaczyłam ją właśnie na stronie Zary, gdzie ja no nie jestem skora do jakichś takich kolorów, zresztą wiecie, znacie mnie, to mi się strasznie spodobało. Pokażę Wam, jak wygląda na przebitkach. Moja jest w rozmiarze S, na początku zamówiłam XS, przeliczyłam się. Przeliczyłam się. Także tak, właśnie to jest S-ka, no i fajna. Fajna sukienka. Powiem Wam, że jak lubicie takie sztywne i nieco cięższe materiały, no i przede wszystkim kolor, no to może Wam się spodobać. Mega Turbo Marynara z Shein. Słuchajcie, to jest Shein, natomiast ja polowałam na bardzo podobną w Zarze. One się dosyć szybko wyprzedały, no i upolowałam właśnie tą na Shein. Natomiast jest nieco za duża. Ja wzięłam sobie M-kę. Co mnie tknęło, żeby wziąć M-kę? No może to, że czasami chińskie rozmiary są nieco pozaniżane, zawyżane, ale wzięłam tą, to jest taka grubsza marynarka, ja bym powiedziała, że taka trochę bardziej płaszczowa, na takie chłodniejsze wieczory, ale wiecie, że wiosną takie bywają, więc to może być fajny akcent na przykład do jakiegoś total looku białego, albo do total looku beżowego, albo total looku czarnego. Jakieś skórzane spodnie, czarny zwykły t-shirt i właśnie ta marynara. Ona zdecydowanie zrobi nam całą stylizację. Fajnie, że jest taka podrapowana. No i to jest coś innego, takiego ciekawego. Słuchajcie, na Shein zdecydowałam się na sweter, również który widziałam właśnie podobny w Zarze. I mimo tego, że gdzieś te akcenty takie zwierzęce, one tak niby, no jeszcze są w trendach, ale trochę odchodzą i ja już jakiś czas temu widziałam te swetry, to pomyślałam sobie, że taki sweter będzie pięknie wyglądał do podartych jeansów albo do białych spodni. Widzicie to? Ja już to widzę. I strasznie mi się spodobał, że jest beżowy, nieco szerszy, będę się w nim komfortowo czuła i na pewno Wam zostawię link na dole, bo on był w jakiejś promce, naprawdę. On kosztował coś około 40 zł, więc to był fajny łup. Słuchajcie, tu mam piękny, basicowy golf z Naked i ja go sobie zamówiłam, żeby właśnie nakładać go albo solo do zwykłych spodni, albo do marynarek. No i taki beżowy golfik z marynarką wygląda bardzo zacnie. Jeszcze jakaś taka delikatna biżu i leży fajnie, więc ja zdecydowanie, jeżeli chodzi o Naked, to mam S-ki, spodnie mam 36, jakbyście chciały wiedzieć teraz, bo wcześniej miałam 34. Walczymy, pracujemy nad tym, ale teraz 36. No i właśnie ten golfik, jeżeli macie ochotę, to ja Wam zostawię link na dole. Tu rzecz piękna, o którą dostaję tyle pytań na Instagramie, że naprawdę nie wyrabiam z odpisywaniem. I zaczęłam Wam nagrywać wiadomości głosowe. Mówicie, że uwielbiacie w ogóle je, więc cieszę się. A mnie przynajmniej nie boli palec od odpisywania, jak czasami mam po więcej niż 100 tych wiadomości dziennie. W każdym razie jest to, słuchajcie, swetro płaszcz. Nie jest to do końca płaszcz, taki standardowy, gruby, jesienny. I nie jest to do końca zwykły sweter, bo jednak jest to okrycie wierzchnie, ewidentnie. Przyjechała do mnie mama na weekend do Częstochowy, właśnie w tym. I jak ja ją zobaczyłam, mówię, Boże, mama, jak ty pięknie w tym wyglądasz. Ona mówi, słuchaj, dziecko, weź to sobie. Weź to sobie, ja już sobie tam w tym pochodziłam, jak będę chciała, to jeszcze sobie pochodzę, ale weź to sobie i podarowała mi to mama, słuchajcie, mówiąc, że kupiła to stacjonarnie gdzieś w sklepie w Lublinie, koniecznie się jej zapytam i podlinkuję Wam na dole właśnie w opisie. I powiedziała,
że jest to okrycie wykonane z wełny z alpaki. I nie martwcie się, żadna alpaka tutaj nie ucierpiała, po prostu je się goli. I to jest wełna, tak jak owcza. Natomiast fajnie, bardzo przyjemnie się w tym chodzi i słuchajcie, teraz byłam kilka razy, kiedy na dworze było na przykład 3 stopnie, to ja to miałam i było super. I miałam też to na sobie, jak było 20 stopni, słuchajcie, i wcale mi nie było w tym gorąco. Więc to naprawdę bardzo ciekawe okrycie wierzchnie. Ja sobie spinam w talii paskiem i wygląda super. Na Moliera zamówiłam sobie one teaspoony z myślą już o lecie. Poniosło mnie z rozmiarem, ponieważ no nie, wzięłam 28. Trzeba zmniejszać i zastanawiam się, czy nie oddać. No nie wiem, ale piękne są te spodenki. Jeżeli szukacie fajnych, trochę innych spodenek niż standardowe jeansówki, no to koniecznie one teaspoony. Wiecie, że ja jestem miłośniczką one teaspoonów. Ja po prostu... Odkąd je poznałam, to już bym mogła tylko i wyłącznie w takich krótkich spodenkach chodzić. No ale właśnie nie wiem, co zrobić z tym rozmiarem. Natomiast jeżeli chodzi o ten model, fajnie, dlatego że on jest dłuższy z tyłu czy z przodu. Lubimy to, więc ja Wam serdecznie go polecam. Zostały mi jeszcze 3 rzeczy i przechodzimy do końca. Przepiękna kolejna rzecz, o którą dostałam mnóstwo pytań po Insta Stories. Base Basic sklep, podlinkowuję Wam na dole. Słuchajcie, to jest coś pięknego na wiosnę, lato. O wow, do właśnie takich spinek, do różnych koczków, zresztą do rozpuszczonych włosów, no nie, no to jest, to co ja mogę Wam tu powiedzieć? I bardzo urzekło mnie w tej rzeczy, jeszcze dodam to, że ona jest tak dobrze wykonana, słuchajcie, to jest każdy guziczek, każde wyszywanie, no wszystko jest po prostu tak równiutko, piękniutko, że aż chce się chodzić w takich rzeczach, no i zdecydowanie Wam polecam ten sklep, mam też od nich t-shirty, więc sobie sprawdźcie. No a jak upolujecie jeszcze sobie tą bluzkę, to śmiało sobie ją kupujcie, ja Wam ją polecam, bo naprawdę jest piękna i porządna. Tutaj mamy cudowną koszulę z Zary, której zobaczycie mnie na pewno w jakimś filmie. Koszulę zobaczyłam na stronie, zamówiłam i się nie rozczarowałam. Pomimo tego, że miałam zamówienie z Zary i tam było około 12 rzeczy, odesłałam wszystkie i zostawiłam tą, ponieważ ta koszula jest piękna, jest dobrej jakości, w przeciwieństwie do niektórych rzeczy, które mi w tej paczce przyszły. Jest w ślicznym kolorze, trochę styl safari, trochę styl vintage. Taki miszmasz, ale naprawdę jest piękna. Mój rozmiar S, cena 139 zł i warta zdecydowanie tych pieniędzy, bo to będzie coś, co nie zostanie tylko z nami na jeden sezon, ale będziemy mogły przeplatać to w swoich różnych stylizacjach. I ostatnią już rzeczą jest coś dosyć ekstrawaganckiego, płaszcz z Shein, ale przyznacie mi, że to jest płaszcz, który jest naprawdę bardzo niestandardowy, ponieważ skóra zawsze kojarzy się albo ze skórzaną ramoneską, albo ze skórzanymi spodniami, albo ze skórzaną torebką, albo ze skórzanymi butami, ale nie skórzanym płaszczem. A ten jest skórzany, jest ściągany w talii, przez co nie wyglądamy w nim obszernie, tylko ładnie, zgrabnie. Ma stójkę, no piękny skórzany płaszcz, tu można taką stylizację zrobić, że petarda. I właśnie ja upolowałam go na Shein, mój rozmiar to jest S. Zostawiam Wam link na dole i to tyle. To były moje wszystkie zakupy. Mam nadzieję, że film przypadł Wam do gustu i że zdecydowanie tych modowych będzie więcej teraz na kanale. Ja Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnym. Buziaki, pa!